Siema, siema, jestem RajonGplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii z gameplaya z Farminga 22, a ze mną jest Iring. Siemanko. Witam. No i dzisiaj właśnie z Iringiem będziemy sobie działać na naszej gospie. Oczywiście sporo pracy jest do dokończenia po wczorajszej, znaczy po przedwczorajszym odcinku, także musimy się powijać. Dzisiaj też zakup zwierzątek, lanie wody do szklarni, uruchomienie tego wszystkiego, więc odcinek bardzo reprezentacyjny i dużo roboty, więc nie zwlekajmy zatem. Słuchaj, ty jedziesz zatorkiem, ja padę sobie fędzikiem. Jedziemy ogólnie na sklep najpierw ludziska, więc jak coś, to możesz na sklep jechać, co nie? No. Ja tylko sobie podczepię przyczepkę i ty weźmiesz wodę, ja tutaj naładuję. Tak. Nie, w lewo. No, patrz, też to mogę jechać pierwszy, jakby, nie? To nie ma problemu. Na trafie. Włączymy też hudy, żebyście wszystko ludziska widzieli. Ja jadę też od razu tak. Musimy zakupić widły do naszego fędzika. Musimy zakupić big bagi z nasionami. Musimy zakupić beczkę na wodę. No i z tym wszystkim przyjedziemy. Tutaj będziemy kończyć orkę, będziemy też robić siewy. No i kultywatorować, więc plan odcinek jest naprawdę ambitny. Ponadto jeszcze takie sprawy organizacyjne typu właśnie zakup owiec. Nie będę kupować wszystkich, bo po 5 miesiącach i tak się zaczną same rozmnażać. Oraz szklarnie, które trzeba wyposażyć najlepiej w truskawki, bo truskawki ponoć najbardziej sypią, są najwydajniejsze z tego co wiem z jednego jednego z youtuberów. Więc takim oto jakby zestawem będziemy sobie dzisiaj pracować. Znaczy tak, ogólnie z tego, jak grając na streamie na Twitchach, grając na streamach na Twitchu, to mam tam akurat sałaty, ponieważ one się wolno produkują, a roboty w polu jest dużo, więc to też sobie wiadomo leci. Tutaj na odcinkach raczej będziemy kręcić się koło gospodarki, więc tam odebrać paletę ruskawek będzie o wiele szybciej, więc nie będzie z tym problemu. Raczej być nie powinno. O, dokładnie tutaj. No i potem też pierwszy zjazd na prawo będzie, nie? No. Więc spoko, no i dobra. No mówię. Wiesz co? Bo to. Niby te truskawki duże sypią, ale też one są tanie. Tak, wiem, tylko że wiesz co? Chodzi bardziej mi o to, że dużo sypią, jest ich tanio, ale ogólnie w porównaniu jakby ilościowej do jakości, co nie? Znaczy do ceny, to wychodzą najlepiej, co nie? Tylko że właśnie z nimi dużo zabawy, dlatego one są tak wydajne, znaczy tak są opłacane, ponieważ trzeba się dużo z nimi pierdzielić. Sałata na przykład sypie też super, ale znaczy sypie super, jest droga, ale trzeba co jakiś czas odbierać, co nie? Bardzo rzadko się odbiera, więc sałata jest dobra, jak tam masz właśnie, jak mówię, dużo do pracy. A że my będziemy ciągle na gospie, żeby też nic jakby nie było stypy, to wiadomo, że będziemy sobie działać w ten sposób, nie? Że z tymi truskawkami. Potem wiadomo, przejdziemy na jakieś pomidorki, sałaty, wszystko po trochu porobimy. A w sumie to nawet można jedno i drugie zrobić, nie? I sałaty, i pomidorów troszeczkę, bo tam można to łączyć fajnie. A że to jest duża rzecz, to wiadomo. Okej, więc tak, zacznijmy od zakupów. Zrobimy tak, ja najpierw zakupię tobie big bagi z ziarnami. I ile tego? 4 wystarczy? Może więcej nawet, kupmy to gdzieś ze 6. Będzie na zapas. Tak, będzie zapas. Nie zmarnuje się. Okej, 6 jest skupionych. I ty teraz ode mnie przyjmujesz właśnie tą przyczepkę, okej? Okay? Znaczy, za trochę podjedź. Ja cię zaraz tutaj jeszcze tylko sobie kupię paleciaka. Znaczy, widełki do palet. Gdzie one są? Tutaj, od Albuda. Jeszcze jest taki hak specjalny do big bagów. Ale i tak będziemy musieli odbierać palety, wiesz? Od miody i tak dalej, nie? To wszystko, więc co się przyda bardziej. Wiem, że jest haczek do big bagów, ale zajmiemy się jakby tym, nie? Więc dobra. Ja cię to załaduję, to już sobie tam, wiesz, będziesz jechał. No, zaraz, jakoś tu w miarę postaram się za szybko. Dwa big bagi, czy nie da? Raczej nie, bez obciążnika. Chyba średnio. Więc dobra, już ci tam dorzucę, może o tak będzie elegancko, żeby to z pierwszej osoby. Dobra, okej. Okay. Ja ci to zarzucę, to już teraz sobie jedziesz. Jak mówię, podpinasz sobie od razu pług, kończysz tam orkę, co nie? To tam gdzieś zastawkowo silosu albo coś, to sobie to potem przepnę. Ja zaraz będę z kultywatorem, potem jak skończysz orkę, to podpinam ci siewnik i będziesz ze siewnikiem tam działać, nie? Więc myślę, że to będzie akurat spoko. Jeszcze podsunąć? Co się stało?
Dobra, starczy. Ale chyba się... O, zbugowało mi się coś. Dobra. Sorry bardzo. Trochę nie kontroluję tego do końca. Okej. Mhm. No i dobra. Sorry, że tak, znaczy w ogóle tak, miałem na początku, mieliśmy zacząć od tego, żeby zrobić to jakby poza odcinkiem, ale myślę, że na odcinku też warto robić takie rzeczy, pokazywać, bo zawsze coś jest ciekawego, coś innego niż zwykle, więc wiadomo, rozumiecie. No i też widziałem wasze komentarze pod serią, ogólnie większość pozytywnych, ale pojawiły się również słowa krytyki, które doceniam, między innymi na przykład to, że 3 odcinki max, albo 2, albo tydzień i już nie będzie nagrywane, więc teraz bardzo dziękuję za te komentarze, ponieważ one dadzą mi kopa w dupę, przez który udowodnię wam, że nie będzie tylko tygodnia, więc przez takich właśnie ludzi macie teraz zagwarantowaną serię na kilkadziesiąt odcinków. No dawaj dwa. Zaraz dwa razy? Znaczy dwa te? No, zobaczymy. Okej. No nosi. To swoje nosi, nikogo nie prosi. Dobra, damy radę, to chyba wiesz? Poczekaj. W ogóle fajnie te zasłówki spod przyczepy widać. Nie wiem w ogóle po co to jest. Tak naprawdę to wiesz, powinno być trochę inaczej zrobione. Albo na takim wyginaniu właśnie jak cała ta, nie? Jak cały Big Bang. Ciach z scyzorykiem. No właśnie. Bez bajerów. Właśnie, o to chodzi. Prosto i sprawnie. Dobra, to ty już ty mieć? O, albo te pasy górą poszły. No, troszeczkę tak. Trochę to średnio wygląda. Wiesz, dobra, jakby było dobrze? Jak? Żeby te ucha normalnie leżały, ale by miały taki trigger, że jakby się zbliżały do nich widły, to by się podnosiły. Czy ja wiem, czy to byłoby spoko? Myślę, że całkiem dobre. W sumie, no, jest jakiś pomysł. Warto by się był tam też, wiesz, jakoś tam przyjrzeć. Ale no w sumie tak, w sumie czemu by nie. Zresztą nie, dobrze jest jak jest. Jest tak w miarę fajnie, realistycznie nawet, nie? Ale też by można wtedy jeden na drugi układać. A teraz nie można? No nie wiem, jakby to wyglądało, nie próbowałem. Ja też nie próbowałem. No nic, kiedyś się sprawdzi. Dobra, no i będziemy z beczką. Bo ogólnie beczka będzie na fest potrzebna właśnie, że do owieczek to i ten. Ej, właśnie, poczekaj, może od razu damy owieczkom żarcie, póki tam jeszcze nic nie mamy, to ja może zakupię jeszcze jedną belkę, co ty na to? Coś cofnąć się. Nie, ja zakupię. Wezmę po prostu na widły, wiesz? Bo one się nawet wkuwają w tego paleciaka. Więc dobra, zakupiłem to. Po prostu do naszych sianek jeszcze daleko, nie mamy sprzętu i w ogóle, więc wiecie, że muszę... Chcę też, żeby już te owieczki sobie działały, jadły sobie normalnie, piły, więc dlatego od razu to kupuję. A z doświadczenia właśnie swojego po innym save'ie, na którym mam prawie 30 godzin, wiem, że tam właśnie bardzo dobrze ta beleczka wystarcza na bardzo długo, nie? Bo to mam 8000 litrów, a ja tam mam naprasowanych, mam kupione takie dwie duże. To jednej poszło mi, nie wiem, 25% może. No i teraz sam jeszcze karmię tymi malutkimi, co robimy z tej prasy MF-a. No i też ogólnie tą prasą MF-a będziemy się posługiwać, nie? A to już myślę w pierwszym stanie, bo teraz bardzo mało mamy do prasowania, właściwie to nic nie mamy do prasowania. Mamy tam jeszcze na jednym polu sorgo do koszenia, ale to jeszcze czasu troszeczkę potrzeba. Więc dobra. W ogóle się zatrzymałem pod górkę i teraz no. Tak na biegach fajnie wyjechał. No, to jest spoko. Chociaż te biegi też, jako na przykład ja teraz gram na automatycznych, ty masz manualne, tak? Ja mam też automat, bo nie idzie na shifterze sześciobiegowym ustawić. No, to też prawda. To jest też prawda, właśnie trochę przypał z tym jest. Więc właśnie mam też ustawiony automata i ostatnio na streamie robiłem misję z tym Rostelmaszem, tym dużym ciągnikiem. I on miał taki problem, że wskazówka spadała troszkę poniżej 10 tysięcy obrotów. Znaczy tam tych 1000 obrotów, tak? Ile to jest wyskalowane? Tak, ty poniżej 1000 obrotów. 10 tysięcy w kombajnie. Nie, to jest traktor. Tak, ale to jest razy 100, a nie razy 1000, więc sorry. Więc poniżej 1000 spadało po prostu obrotów i automatycznie zmieniał bieg z trójki na dwójkę, z dwójki na jedynkę i od nowa się rozpędzał, brał dwójkę, potem chciał wziąć trójkę, ale trójka była za mało obrotów, spadał i znowu na jedynkę. I tak w pętli działało, że nie mógł ruszyć w ogóle, więc troszkę trzeba to pobugować, no i to ruszyło jakoś w jakiś sposób, nie? Gdzie to lawetę odstawić? Wiesz co, postaw po prostu koło silosów tam, nie? Na tej drodze, ja zaraz tam przyjadę
I wszystko pogarnią, nie? A ty już tam możesz spokojnie sobie działać z pługiem. Tam chyba będziesz musiał ustawić na tworzenie pól, bo tam trochę trawy się zostało. Ale to raczej nie... To nie... się ogarnie. No, na spokojnie. A jeżeli nie, to zaraz dam ci też uprawnienia, bo chyba nie masz uprawnień do tworzenia pól. Aż sprawdzę, sorry, zapisuję, uwaga. Już sprawdzam, czy masz takie uprawnienia. Kształtowanie krajobrazu? Nie, twórz pola. O, dobra, już ci rzucam. No więc spoko. Ogólnie mamy taki pomysł, żeby z ringiem... Onion ringiem, kurde. Żeby z ringiem nagrać dwa odcinki na hita. Bo jakiś czas od razu spotkaliśmy się tutaj w takim doborowym gronie, to zawsze będzie... będzie to lepiej, nie? Nagrać sobie tak. Więc dobra, ja zajmę się oczywiście na początku rozlewaniem tego wszystkiego, dostarczaniem żarełka i w ogóle. Więc tak, najpierw kupmy zwierzątka w ogóle. Jakie to będą? Oczywiście, że kupujemy te bielutkie. O te, dokładnie. I kupmy ich 10, bo 15 wchodzi, więc te 5 się rozmnożą, co nie? Po nasiedzeniu one za 5 miesięcy będą mogły się dopiero rozmnażać, bo to są malutkie, nie? Więc oczywiście za 2-300 kupiliśmy. Super. Teraz tylko tak, dajmy sobie im żarełko. Zaraz muszę otrzepić sobie ten peczunię. Więc już się nam ciekawie robi na tej farmie. I w ogóle patrzcie teraz na te światło animacje, jak one podlatują, jak się im rzuci jedzenie. To jest po prostu mistrzostwo świata. Patrzcie to. Słuchajcie, zostawimy tylko sybelkę. I patrzcie, jak podbiegną zaraz jakieś owieczki. Patrzcie, to jest po prostu mistrzostwo świata, nie? Jak to zobaczyłem pierwszy raz, to powiedziałem, nie no, Giancy, kupiłyście mnie po prostu, nie? Znaczy kupiliście mnie, nie wiem, czy mówię ły. Ale no, mistrzostwo świata, nie? Naprawdę piękna, piękna sprawa, fajny smaczek. I super to wygląda, nie? Więc git. Dobra, a my teraz tak, bierzemy sobie podczepiamy Joskę, czy Joskina? Jak ten na to mówisz? Joskę czy Joskin? Joskin. Klasycznie. Ogólnie też tak. Ten pług jakoś jakby no. Nie był rozłożony. Tak nie wiem, bo 15 cm z kiba bierze. On się nie składa ogólnie, więc taki jest są w sobie, nie? To on był pierwszy dzisiaj. Zrobione. Może i tak, nie? Może i masz rację. Ale nie wiem, ogólnie na pewno jest lepszy niż ten Pottinger podstawowy, nie? Bo tamten to jest jakaś porażka po prostu. W ogóle mi brakuje zagonówki w podstawce. A to prawda, no. Te zagonówki Kvernelanda czy coś. Prawda, prawda. To właśnie szkoda. To jest chyba ja z pokomatem. Nie lubię tak. Farmingu orać obrotówką. Ja akurat obrotówkę lubię, bo to spoko w miarę się dynamicznie ciśnie, nie? Tylko problem się robi na przykład wtedy, gdy obrotówka ma zwiększyć zapotrzebowanie koni, co nie? A mógłbyś sobie właśnie z zagonem łapać więcej, jakby większy obszar roboczy, a niekoniecznie ten, większą mocą, nie? Okej, okay, mamy wszystkie litry załapane, czekajcie, środek. Troszkę to jest ciasno, wiecie, no niestety gospodarstwo jest takie jest. Nie wybierałem tego, znaczy no wybierałem właśnie, ale starałem się właśnie zrobić takie fajne, ciasne, żeby było na początek. Potem, że ciasna, nie bójcie się, pójdziemy też w krówki na tej serii, więc pewnie jakimś tam, jak się już zrobimy, to na kolejny sezon będzie tutaj zamiast tego pola stała obora po prostu z pastwiskiem. Mam też taki właśnie pomysł, żeby oborę postawić zaraz tutaj przy silosach, a pastwisko tam w górę sobie będzie szło, bo teraz fajnie to się ustawia. Więc będzie całkiem nieźle. No i coś jeszcze mogę powiedzieć. Zapraszam ogólnie też na serię. Znaczy na serię, zapraszam na Twitcha całego, bo na Twitchu też się wiele dzieje. Dzisiaj mieliśmy fajnego streamka, bo dzisiaj jest niedziela, jak to nagrywamy. Więc fajny streamek też był, sporo osób było i ciekawie się dzieje. Bo tam coś fajnego mogliśmy zrobić, nie? Okej. Okay. Mamy też taką zasadę, że zawsze pokazuję wam. Znaczy zawsze. Tam to ci go nie pokazałem. To ci pokazał. Co? Jak w dole wjechałem. A, no akurat. Ale nie, spoko idzie. Mamy też taką zasadę, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że pokazuję wam zawsze jakieś te zabawki, które będziemy zbierać cały czas, nie? Więc i tym razem wam pokażę zabawki, proszę bardzo. I to pokażę wam jedno miejsce, w którym jest A4 zabawki, nie? Więc proszę bardzo. Wchodzimy sobie na te silosy. Po tych schodach. Tędy, proszę bardzo. Cyk, 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 puch. I tu mamy aż 4 zabawki, każde po 1000, nie? Przypomnę tylko tyle, że za znalezienie wszystkich owieczek, czyli 10 owiec, dostajemy 10 tysięcy za każdą i 100 tysięcy bonusu za znalezienie wszystkich, nie? Więc tak samo jest ze wszystkimi tymi rzeczami. Proszę bardzo.
jeszcze wskoczę. Okej. I okej. 4000 wpadło do naszej kieszeni, znalezione 4 zabawki, więc super. W kolejnym odcinku też wam pokażę następne miejsce na to. Na właśnie te zabawki. I pokażę wam, gdzie jest ich najwięcej. Czyli tam zbierzemy w kolejnym odcinku chyba 3 zabawki, nie? Także polecam oglądać, bo to bardzo ciekawa rzecz. Jak znajdziemy oczywiście wszystkie danego rodzaju, to wam też pokażę, co się z nimi dzieje, nie? Bo to też jest fajna rzecz, że pojawiają się w takim jednym sklepiku z zabawkami, nie? Jak znajdziemy wszystkie. Dobra. No w pierwszym to chyba nie pokazałeś żadnej. W pierwszym odcinku? No tak, nie pokazałem, bo to był tak bardziej taki prolog był, wiesz, nie? Jeszcze to nie była taki typowy start serii, dużo tłumaczyłem i trochę nie skupiałem się na gameplay, a bardziej na tym, co tam chcę powiedzieć. No teraz już, wiesz, gameplay, hardplay w ogóle, nie? Dobra, tu akurat... Tutaj za tą stodołą zebrałeś tą zabawkę? Co tam było? Za stodołą? No, tutaj za tą szopą, nie za stodołą. Czekaj... Czekaj, chyba była zbierana, bo to była zabawka w tym miejscu, nie? Tak. No to zbieramy, więc ludziska też tu macie zabawkę, nie? Tylko chyba... Jako za pierwszy odcinek można podliczyć. Może być za pierwszy odcinek, ale to dlatego też, że chyba jak budowałem wszystko, to chciałem sobie wyczyścić, wiesz? Może dlatego tak wyszło. O, czekajcie, płot jest. Dobra, więc tak jak mówiłem, lecimy w truskawki 100%, więc oczywiście włączamy. No i truskawki tam się tutaj robią. One sobie, wiecie, jeszcze urosną, zaraz tam się pojawią, bo teraz jak widzicie kwitną. Potem się zrobią malutkie, no i będą już gotowe do zbioru. Wszystko się będzie to elegancko pokazywać, będziemy sobie też je w tej wiacie stakować je. Więc będzie, myślę, bardzo spoko kontencik. Ja już teraz zaraz zbiorę. Albo w sumie nawet nie będę teraz tej beczki. Odstawiłem sobie po prostu tutaj. Oby tu nie. I już się biorę za to pole, żeby ci pomóc z agregatowaniem tego. Znaczy, no tak, jak będę agregatował, to tam dokończysz orkę. Więc spoko powinno wyjść. Czekajcie, teraz tura odłączę. W ogóle fajny pomysł z tymi ikonkami nowymi, że tury jest inaczej pokazane niż wcześniej. Wcześniej były po prostu takie jakby, nie wiem jak nazwać, kwadraty jakieś zaokrąglone. Więc średnio to wyglądało. Więc co, Irink, powiesz, bo trochę cicho siedzieć, ja też dużo gadam, jak mówiłem, że rozmowy będę podciągać. A, to bym włączył kierunek. Co tam u ciebie, skąd się tu wziąłeś, dlaczego tu jesteś, może powiesz też, bo może nie każdy cię zna. Co? Na Twitchu jestem VIP-em, całkiem się chyba często udzielam, z Twitcha ludzie mnie kojarzą. Tak, tak, myślę, że na pewno. No i też mówię tak, wezmę na początek, na pierwsze odcinki takich fest mocnych widzów, którzy gdzieś tam wyróżnili się na początku na tych Twitchach. Znaczy, w sumie ich dosyć dawno, ale zasłynął właśnie między innymi u mnie na kanale na Twitchu z MySummera, gdzie bardzo mi pomagał. Też jakby nie było, ty mnie ciągle nakłaniałeś, dawaj MySummera. Więc wiele ciekawych odcinków czy shotów właśnie powstało dzięki Earingowi. Nawet na kilku shotach możecie czego usłyszeć. Więc Earing pomocny chłopak. W kolejnych odcinkach chciałem jeszcze wziąć też parę osób z Twitcha, ale widziałem, że już jakieś tam pierwsze zgłoszenie wysłaliście na maila, więc cieszę się. Jeżeli ktoś chce też oczywiście wziąć udział, wszystko macie w opisie napisane dokładnie, co trzeba zrobić, więc raczej nikt się nie powinien zagubić, co nie? Okej. Okay. Śmieszne to malutkie pole, ale będzie to akurat pasowało, żeby coś tutaj urosło. Dobra, czy będziemy, masz jakiś pomysł w ogóle, tak, no bo będziemy dzisiaj siać jeszcze rzepak. No weźcie mi to odcinka, więc myślę, że jeszcze zaczniemy zasiać. Na kolejnym też zaczniemy coś tam siać. No i cóż. Cóż jeszcze można powiedzieć. Co poza tym będziemy robić, to jeszcze nie wiem. W sensie, czy będziemy siać jakieś pszenice albo coś takiego. Bo jak chodzi o wszystkie te kalendarze, to pszenicę oraz jęczmień nie możemy siać dopiero od września. A ja też chciałem się skupić bardziej na owsie, bo owiec też jest bardzo wydajną rośliną. I owiec tak już to na wiosnę, więc może sobie parę pól zostawimy z tym owsem. Ewentualnie może trafią się jeszcze żniwa sorgo, nie? Zobaczymy. Tam skipniemy trochę czasu. Kto wie, nie?
A, no i też myślę, że w dzisiejszym odcinku postaram się dokończyć to, co zaczęliśmy, żeby na kolejny już nie było jakby od tego samego początku, od tego samego, co skończyliśmy, bo też kilka odcinków z rzędu orać, siać, czy tam coś robić, to trochę średnio, nie? Więc tam troszkę urozmaicimy to. A właśnie, kamyki. Będziemy zbierać kamyki? Nie ma co. Chyba pierwsze odcinki takie raczej na biedaka, nie? Lecimy. Tyle co to da. A zwłaszcza z tymi małymi maszynami to się trzeba tyle najeździć. No właśnie, no i też nie ma co ukrywać, jak się nam teraz nagle oj, zepsuje kultywator, to co ja zrobię, nie? I tak się kupi za chwilę drugi. Więc nie ma też co. Nie ma co przepalać. Tak, dokładnie, dokładnie. Otóż to, jestem tego samego zdania. Nie, całkiem spoko to idzie nawet, z tego co... To widzę. Okej. Okay. Wiesz co? Może ja bym teraz miniaturkę jakoś strzelił. Więc ja z widzami tutaj zrobię króciutkie cięcie, a z tobą jakąś miniaturę walniemy, nie? Więc jakbyś mógł... Jak jeszcze miałem ten ścierniska kawałek. A, już to mniejsza o to. Chyba, że zrobimy ten. Jak będziesz siał na przykład, nie? Można. No, to dobra, to tam pobieraj sobie zestaw i ten. Z tych, nasion sam postawiłem, nie? Chyba, że też to ci mogę też nasypać tym Big Buggy. Dobra. Robimy realistic, czy sam będziesz sypał wiaderkami? Do tego ciemnika nie bardzo z Big Bugga lać, sypać. Czemu? No szeroka skrzynia wąska. A, w sumie tak. No dobra, to tam wiaderkuj, że tak powiem. Zaczekaj, może środka pojeżdżę. Ogólnie też od jednego widza z Twitcha, czyli od Mistrza, pozdrawiam serdecznie, dowiedziałem się, że tą paralaksę można trochę podkręcić i widziałem efekty. Jeżeli nie będzie to bardzo zasobożerne, nie będę czuł jakichś spadków klatek, to wam bardzo chętnie pokażę, jak to wygląda i sobie trochę podkręcę paralaksę, żeby to było jeszcze lepsze efekty. Bo naprawdę widziałem, że jest koks, orka, nie? Jak jest tak bez to... Po wygłębiane takie, nie? Plany. Jak Milak złapał, to owca się już żegnała. Co się stało? Żegnała? Zaraz przed korytem wyhamowałem. Ej, to są młode owce, weźcie ich, lepiej zostaw, bo one jeszcze muszą się w ciągu pół roku rozmnożyć. Musisz chyba z tym turem podjechać. Tak, jednak? No. Dobra, to poczekaj teraz do końca. I zaraz się załadujemy siewnik. Jeszcze mam spokojnie ponad... Dobra, działa. Działa? Pasy musiałem odpiąć. A, to spoko. Właśnie, bo teraz zauważyłem, pasy nam zapięcie pasów powoduje to, że jakby traci się taka część albo całość jakby takiej masy tego całego, nie? Rzepak sieją, jeśli pamiętaj, nie? Rzepak, bo tylko to możemy tak na razie. Więc traci się jakby masa, przez co jest to bardziej zoptymalizowane, nie? Że tam się nie wywróci albo coś tam. Znaczy wywrócić się może, ale jakby wyłącza się cała interakcja z tym, nie? Więc taka ciekawostka, zauważyłem to właśnie na podstawie palet. No, kobieta niech idzie. To tam właśnie jest ten minus, że ludzie chodzą mi po gospie. Ale powiedzmy, że agroturystyka. Takie ładne gospo zasługuje na agroturystykę. Oczywiście tutaj no, nie chwaląc się, prawda? Też wiele osób pisało, czy będzie CFX wydany z tym gospo. Na razie tego nie chcę robić, bo wiecie, że kocham oryginalność i fajnie, że jednak mam coś swojego tutaj. Więc póki co nic nie wydajemy, ale na koniec serii, tego sezonu to jak najbardziej coś mogę wam udostępnić, nie? Z tym nie mam problemu. Też nawet myślałem w ogóle, czy nie zrobić jakiegoś takiego save'a typowo pod właśnie wydanie dla was i jakieś tam wam właśnie gospy budować. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach, nie? I w sumie właśnie, propos komentarzy, te z całego tego algorytmu YouTube'owego trochę to późno mówię, ale subik, łapka bardzo by się przydało. Zajrzyjcie na Twitcha, bo tam streamujemy. Fajny klimacik, ogólnie się gra. No i możecie też zostawić jakiś komentarz, na przykład, nie wiem, hashtag owca, nie? Bo dzisiaj owce kupiliśmy, to jest taki bardzo świeży temacik, więc hashtag owca i wam serduchowalne pod komentarz. Jak ci idzie? Dobrze. Twitch lepszy? Do streamów? Wydaje mi się, że tak, no dlatego tam jestem, nie? Już rocznica nam strzeliła, więc całkiem nieźle.
W ogóle ostatnio przyszedł jeden widz i mówił, że o, to ty cały czas streamowałeś? Ja mówię, że no tak, od 3 miesięcy only Twitch był, nie? A on mówi, no nie dostawałem powiadomień, nie wiedziałem co się dzieje. Zobaczył nowy odcinek tylko u mnie na kanale z gameplaya i wbił na Twitcha, nie? Mówię, kurde, to super, że gość nawet wiesz. Nie wyświetlały mu się zapowiedzi? Właśnie nie wiem. Zapowiedzi były dodawane przed każdym streamem. Może nie przed każdym, ale przed 95%. No i przecież też jakieś tam shoty były z Twitcha, nie? Robione. Ale cóż, jakoś pewnie miał ograniczony zasięg, albo dziś wyleciałem z jego kręgu zainteresowań, jak chodzi o Twitcha, czy o YouTube'a. Tak jest niestety. Czasami gdzieś tam trzeba po prostu nagrywać, żeby ludzie widzieli, że ty tutaj żyjesz. Może jakąś inną radyjkę włączymy sobie. Nie będzie to. Ciężko ma ruszyć. Co mówisz? Ciężko ma ruszyć na tych biegach i strasznie długo zmienia. Tak? Jak chcesz, to możemy się zamienić ciągnikami, nie? W sensie, jak chcesz, to możesz teraz ty sobie tutaj po agregatorze mogę posiać, nie? W sumie można. Troszkę zamianki zrobimy, żeby nie było monotonii. Więc zawijaj sobie. O, w sumie teraz można na miniaturkę walnąć nawet, nie? Dokładnie. A jak drugi raz się jedzie po kultywatorowanym, to wychodzą kamienie z powrotem? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, blisko, wracamy sobie już do was. I właśnie nie zadałem spoko pytanie przed chwilą. Nie wiem, czy... pewnie to też wam to dorzucę. Ale właśnie, czy po kultywatorowanym, tak drugi raz jak przejdziemy, to czy też wychodzą kamienie? Znacie odpowiedź na to pytanie? Dajcie znać, bo to też jakby my się trochę doedukujemy. A myślę, że to akurat ciekawe. Co mówisz? Mogę sprawdzić, przejechać się kilka razy. No to... ale zaraz będziesz ten i tak robić, poprzeczniaki tam, nie? Poprzeczniaki są niedorobione i tak. A no, że nie dorobiłem właśnie poprzeczniaków, nie? A no tak, bo jest orka, więc no to jasne, wiadomo. No z tego co widzę, to raczej nie. Nie wychodzą. Czyli jeszcze jakby stan się jakiś tam zapisał pewnie, nie? I ten. Tak. Nie leci to. Wiadomka. Nie można farmić. No nie można farmić, nie można. Ogólnie powiem wam szczerze, że te zatorki na początku mi się nie podobały. Ta maska była taka trochę średnia. Ale teraz uważam, że fajna taka nowość. I co by nie było, jednak nie najgorzej to się sprawuje. Ale ten Porterra ma ciężko z tym silnikiem. No mówię właśnie. I biegnie taki mulą trochę, nie? No. Tutaj jakbyś mógł domalować trochę trawy na tym rogu, bo te roślinki tak, nie znikają. Widziałem. I tutaj mi się półko puścił z lekko. No to zaraz to domaluję, nawet teraz mogę to zrobić. Cyk, malowanko. Okej. Już spoko. A tu jeszcze ten trzeba. O kurde. To już zetnij ten. Bo to nie zniknie. Te kwiatki. Okej, dobra, tak zrobiłem. Tylko tam chyba trzeba będzie dorać jeszcze, bo tam przodko trawę namalowałem. Zetnij po prostu ten róg cały. Jak zciąć? No żeby po prostu łagodniejszy był. Bo tam są te takie seledynowe badyla. No bo tak, ale już się zastąpiłem. Jeśli się chcesz, czekaj. I taka wysepka będzie. Dobra. Zrób na równo. Trochę zaokrąglę to no. Już będzie tak. Okej. Okay. Mam jeszcze jakiś krzak tutaj. Płaka, dobra. No zawsze nam trochę tej modyfikacji się przyda, żeby nie było. Okej, okay, z tego co widzę, to zbliżamy się już właściwie, przekroczyliśmy 30 minut, więc nie ma co widzów trzymać cały czas. Zakończymy odcinek, dokończymy to poletka wszystkie i pewnie będziemy się widzieć na kolejnych odcinkach. Więc oczywiście nie odchodźcie od... albo w sumie odchodźcie, no bo widzimy się dopiero pojutrze, co by nie było. Także spoczko. No i co? Skończyłeś to pole, tak? Tak. Okej, okay, to super. Dobra. Ja to sobie opuszczę jeszcze ciemnik, włączymy ciągnik i dobra. Cyk, fuch, okej. Okay. Kaj jesteś? Tutaj. Zgubiłem cię. A, tu... nie, to nie ty.
Tutaj. A, myjesz, okej. Okay. Dobra, łaź z myjką. Ej, pokaż jak ona myjka w tym farmingu. Ej, teraz zarobiście, bo trzymasz, patrz, nie wiem czy widzisz to. Jak się tym chodzi. No i tak walisz po niebie. No dobra, no ale to zawsze że trzymasz, nie? Okej. Okay. Dobra, więc słuchajcie, wszystko. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach pojutrze. Pamiętajcie, nie przegapcie. Zajrzyjcie koniecznie na Twitch, zostawcie followka tam, bo tam są streamy bardzo ciekawe. Kupa śmiechu, co nie miara i tak dalej. I masa easter eggów tam znajdujemy w tych streamach, więc jest bardzo, bardzo ciekawie. Znowu oczywiście był Earring, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pożegnaj się. A, do widzenia.